Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Painkiller, czarna edycja. Moi drodzy, w tym odcinku rozpoczniemy nasz bój z niejakim potworem z bagien, czy też stworem z bagien, który tutaj tak jest opisywany przez grę. No i moi drodzy, żeby odblokować kartę Tarota, musimy go unicestwić w mniej niż 4 minuty. No więc mamy tutaj taką walkę z bossem, troszeczkę czasową. No nie za bardzo mi się podobają takie rozwiązania, no ale jak na czas, to na czas. Czy mi się to uda, zobaczymy. Więc moi drodzy, żeby tutaj nie przedłużać niepotrzebnie, po prostu przejdźmy już do samej walki. Okej. I moi drodzy, jaka taktyka na tego bossa? Otóż on generalnie jest bardzo mocno odporny na... bardzo mocno odporny jest na ostrzał, tak? Ale jego słabym punktem są takie te bąble, które obok niego tutaj powstają, gdy on sobie tutaj łazi po bagnie. I w te bąble, moi drodzy, musimy oczywiście strzelać, żeby go zranić. Tylko... O ludzie, ale nie w ten sposób. Może tak, może tak. I czasami się uda, że właśnie on na tego bombla typowo wejdzie. A dlaczego ja go nie trafiam? A czasami właśnie będzie tak, że będzie obok tego bombla i nie będziemy mogli go właściwie trafić, czy też zranić. Bo tak, on jest chyba odporny na ostrzał. Tak, odporny, dobra, to było spoko. Okej. Tak więc tutaj szybkość unicestwienia tego bossa zależy dużo od szczęścia. No i troszeczkę trzeba mieć skilla, którego oczywiście nie posiadam. Dobra. Nie, 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 nie. Precz, 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 precz. I on ogranicza się naprawdę do tylko kilku ataków. Tak więc, no nie jest taki mega wymagający boss, tylko po prostu trzeba się mieć tutaj na baczności. Pozwólcie, że troszkę się skupię. O, dobrze. No i 1/4 życia już ma zjechaną, nie? Dobrze. I teraz właśnie, gdy on tak jest osłabiony, gdy on, że tak powiem, traci swoją przejrzystość, może w ten sposób. A, przepraszam, już jest druga faza walki z bossem. Tu musimy podpalić te wszystkie bąble. I wtedy on jest chyba jest podatny na ostrzał, z tego co się orientuje, albo nie. Dlaczego nie? A, bo tutaj jeszcze jeden bąbel. No. Dobra, teraz powinien być ok. I teraz on jest chyba podatny na ostrzał, nie? Dobrze, ja mówię, dobrze. I zanim on ugasi te wszystkie. Zanim on ugasi te wszystkie swoje płomienie, to on jest wtedy właśnie bardzo podatny na ostrzał i możemy z nim po prostu pojechać elegancko. Cyk, cyk. No, na razie, czyli moi drodzy, nie jest najgorzej. By mi w miarę amunicji wystarczyło. Dobrze. Okej, czyli została mu tylko 1/4 życia. Szybciutko uzupełnijmy amunicję. Okej. No, dawaj, dawaj, gruby, dawaj, dawaj. Co on tu za jakąś turbulancę szykuje? Nie! To było niebezpieczne. Ale strasznie kiepsko jest z celowaniem, widzę. Nie wiem, z czym to jest spowodowane. Dobra, troszeczkę może ta strzelba zawodzi, nie mam pojęcia. No dobra, jedziemy z nim. Teraz powinno być już po nim, zanim on to ugasi, wszystko to będzie już po nim. Czy się udało go zabić w mniej 4 minuty? Nawet nie wiem. Pięknie, mój boss. Moi bossy. Moi drodzy, przepraszam, to wszystko z tej podjarki. Udało się powstrzymać tego bossa bez większych problemów. Czas gry 3 minuty, więc pewnie się udało. I moi drodzy, powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi ogólnie o bossy w Painkillerze, w pierwszej części to chyba jest to jednak najprostszy boss, jakby nie patrzeć, więc czas gry 3 minuty 4 sekundy, poziom trudności bezsenność, zabite potwory na 1 na 1, znalezione dusze 0 na 0, znalezione złoto 0, znalezione zbroje 0, znalezione święte przedmioty 0, znaleziona amunicja 10 na 28, zniszczone przedmioty 0, znalezione sekrety 0, status uaktywnienia kart, zabij stwora z bagien w mniej niż 4 minuty, odblokowana. Pięknie. Nowa karta czarnego tarota. Zręczność. Bronie przeładowują się 2 razy szybciej. O, to już jest fajne. I teraz, moi drodzy, pewnie jak po każdym bossie uaktywni się cutscenka, więc ja milczę, włączam się i oglądamy, co tam się w grze dzieje. Is that blood? Yeah,
But I'm fine. I said I'm fine. Okay, okay. Let me see the scroll again. The troops are on the move from here, but I can't determine where they've gone. They've definitely moved north, but I'm not sure where exactly. Okay, I think I know someone who can help. It's Daniel. Eve, this is Asmodeus. Asmodeus, Eve. Daniel, he's a demon. Let's get out of here. It's okay, I know him. He's a friend. Hey, thanks, Daniel. Look, it's okay. He'll know where the generals are hiding. So, how exactly do you two know each other? A while back, I heard what sounded like an unusually fierce battle just outside of this building. Daniel managed to survive, but was severely injured. Impressed that he had the skills and strength to defeat four demons at once, I decided to help him recover. You're a demon. Why didn't you just finish him off? I am a demon, yes, but I'm not like the others. I didn't come here to hunt human souls like wild animals. I came here to escape from below. I did so long ago, and have been in hiding and waiting ever since. Wait, you're not THE Eve, are you? What? THE Eve? You never told me that. It isn't something I enjoy speaking about. Wait, why are you here then? Where's Adam? So, Daniel, what can I help you with? We need help locating Lucifer's armies and the other generals. Lucifer has been sneaking his vast horde of minions into this world for a long time, strategically positioning them for an assault on Heaven. We have reason to believe that he is planning on attacking soon, and we've got to destroy the generals before they can organize their forces. I'm having an hard time acting against my own kind, but... We know they were here, but we think they've moved somewhere in the north. Yeah, they moved here, near the train station. See? I told you he'd know where they are. Thank you, my friend. I'll see you again soon. I might know of someone who has more information. I want to check it out. From what I've seen, you can probably handle this on your own. I'll meet up with you as soon as I can. Okej, moi drodzy, czyli okazało się, że nasz tutaj bohater Daniel ma w swoich szeregach, albo właściwie w szeregach swoich przyjaciół, ziomeczka demona o imieniu Asmodeusz, więc wow. I jeszcze, moi drodzy, ciekawostka. Asmodeusz po krótkiej rozmowie spytał się, czy ta Ewa to ta Ewa. Pewnie chodziło o Ewę z raju, z Edenu. I to jest chyba prawdopodobne, ponieważ też Daniel spytał się, gdzie jest Adam, więc no raczej tak, więc grubo. I właśnie tutaj Asmodeusz nakierował nas, gdzie mogą być, gdzie może być pozostała część armii tutaj Lucyfera. I moi drodzy, mamy już rozdział trzeci i pierwszy poziom o nazwie Peron. I tutaj status uaktywnienia kart nie zbierz ani jednej duszy. Jak mam coś zebrać, to jest trudno, a jak mam czegoś nie zebrać, to może będzie łatwo. Co my tu mamy? Czekajcie, tą kartę widzę, że mamy na stałość, a na stałość, na stałe. Głupoty gadam, ale tu mamy co? Szybkość. Świat dużo się 4 razy wolniej. Może bym sobie wziął zręczność na ten czas?
Niech będzie. Jeżeli ją ostatnio ogarnąłem sobie po walce z bossem, to niech będzie. Dobrze, moi drodzy, czyli czas ogarnąć sobie poziom Peron. Lecimy. Dobra. Tam jest tyle amunicji. Czemu ja nie mogę jej zebrać? Smuteczek. Dobra, mamy kilka broni. Na początek spoko luz. Oczywiście zaczynamy od strzelby. Kto tam strzelają do mnie wariaty? Tu mamy jakiegoś nowego wariata. Amunicja do kołkownicy, dobra. Nie zbierać dusz, nie zbierać dusz. I oni strzelają, widzę, z daleka. Dobra, czyli też trzeba jechać z nimi z daleka. Okej. Dobrze. No niestety dusz nie mogę zbierać. Tu mam coś ukrytego, ale się boję, że duszę zbiorę. O matko, co tam za schab jakiś jest? O ludzie, ten poziom będzie trudny. Dobra, sekretne miejsce. Wow, serio, coś znalazłem? Czekajcie. Może mi damy o z granatnika. Dobra. Ale się gierka ścięła, ale to chyba przez te eksplozje. Takie lagi niemożliwością, nie w painkillerze. Dobra, teraz muszę tak uważać, żeby nie zebrać duszy, że to jest koniec świata. Dusza, mój wróg. Dobra, troszeczkę eksplozji nie zaszkodzi. A czemu macie takie te piłeczki, takie dziwne, takie w ustach? Czy ty czasami nie jesteś szwagrem pokraka? Coś z Pulp Fiction? Coś? Kojarzycie, ziomuś? Dobra, życia ma trochę mało. Wypad. Dobra. Okej, przejdźmy dalej. Odnowienie życia, więc spoko. Dobra. Już muzyczka znowu gra, czyli będzie wiksa. Cyk. A czemu jeden do drugiego granatami rzuca? Uciekam, bo oni granatami rzucają. Tam też jakiś cwaniak. No nie no, spadówka z tymi granatami. Co wy robicie, chłopaki? Dobra. Ktoś tu jeszcze do mnie strzela. Tam może z tyłu ten ziomek, co? Nie, tam jest. Jeju, ja tak się kręcę w tą i w tą, no. Tu jest granat, tak? Ja go muszę zdetonować może, co? Ale nie mogę. Czyli mam w niego nie wpaść może. Spaduwa. Dobra. Ja to na sobie stanąłem? Serio? No to grubo. Czyżby to był minigun? Tak właściwie to jest rakietnica, moi drodzy. Jednak no jest to w dwa w jednym, tak? Jest jak to w przypadku painkillera są, to jest to podwójny typ broni. Czyli painkiller, czyli oczywiście rakietnica i oczywiście minigun, czyli coś po prostu pięknego. Dobra, chłopaki, po co to krzyczeć? To są też bardzo słabi przeciwnicy, są takim typowym mięsem armatnim. Tak, nawet po strzele z painkillera, z kołkownicy się rozpadają na drobne kawałki. Dobra, oszczędnie. A, już koniec amunicji, tak pięknie było. Dobra, tak ich z nimi potańczymy. Dobra. Nie! A może wsiądę do pociągu, byle jakiego sobie pojadę po prostu tą, co? Nie byłoby prościej? Ilu już przeciwników zabiłem? 42, dobrze. Nieźle. Oni tu biegają, skakają. Dobra. Okej. A nie mogę tak lecieć po prostu na YOLO z tego tytułu na pałę, bo... Niestety... To było dobre. Bo boję się, że wpadnę w jakąś duszę. I wtedy będzie kiepsko. A chciałbym troszeczkę tych kart odblokować. Tutaj w ogóle ile ich jest? Matko jedyna. Faktycznie mięso armatnie, spoko, tylko że ich jest masa, nie? Dobra. Ale są do powstrzymania, więc luz. Dobra, troszeczkę się cofnijmy tutaj za tą tablicę. Otoczyli mnie, won! Precz! Tam kolejni biegną. A nie, ich to się fajnie zabija. I powiem wam szczerze, no wiadomo, poziom Peron, no może nie jest tam jakiś klimatyczny, jeśli chodzi o takie w porównaniu do katakumb, czy jakichś innych cmentarzy. I powiem wam, że tych takich terenów ala miejskich, no nie tyle co może nie lubię, co mniej mi jakoś przypadają do gustu, jeśli porównać je z
właśnie z wyżej wspomnianymi takimi cmentarzami czy tego typu rzeczami. Dobra. Żadnej duszy tu nie ma, nie ma. A tutaj nie ma czasami złota? Oczywiście, że jest. Więc troszeczkę pozbierajmy go. A z tych ławeczek czegoś nie ma? Jest wszystko, dobra, pozbierajmy sobie trochę złota. Okej. Okej. Nie, tu nic nie ma, dobrze. Tam jest amunicja, widzę. Chętnie ją sobie zbiorę. W porządeczku. I gdzie jest przejście dalej? Tutaj, dobra, dobrze, 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 dobrze. Jedziemy dalej w takim razie. Kto tam znowu? Tamci strzelający są? Aha. Troszeczkę może... Może prądem troszkę, ziomków, prądem. Dobra. Wypad, wypad. Oni są naprawdę niebezpieczni, bo... tutaj, no... Ciężko jest uciec przed tym ostrzałem. Rubinek, daj mi rubinek. To nie był rubin, to był granat, ale się dałem nabrać. Ale to było niemiłe. Serio, myślałem, to jest rubin. O, nie mam amunicji już. Skacz, chłopie, uciekamy. Muszę zebrać trochę amunicji, a nie mam jej. Biednie, biednie, biednie. Tu jest wszystko. Dobrze. Wracamy do gry. Dobra, pomalutku trzeba ich anihilować. Ten był celny. Dobra. Żeby tylko nie wpaść w duszę, nie? Nie chcę tych dusz. Uciekam, uciekam od dusz, uciekam od dusz. Dobra. Okej. Pomalutku, moi drodzy, powykańczamy. Tylko nie nerwowo. Dobrze. Dobrze. Oni wpadną pewnie na ten granat. Nie, przebiegli. Szybcy są, jakby nie patrzeć. Dobra. Nie trafiłem z rakietnicy naprawdę w gościa. Dobra, widzicie? Tak się robi z faniakami. Dobra, dobra, bo zbiorę duszę i będzie kiepsko. Tam jest, widzę, dodatkowa amunicja. Dobra. Okej, ale tak, ziomy się typowo wystawili na ostrzał, no bez sensu troszkę. A, widzicie, jak... Ulala, jak ich tak sporo, to trzeba uważać, ale... Z kolei, jak tak jest sporo, taka grupa, to się łatwo robi rzeźnie. Dobra, boczkiem, boczkiem. Dobra, uciekamy. Naprawdę chyba gorsze jest manewrowanie, żeby nie zebrać dusz, niż żeby po prostu nie wpaść na przeciwnika. To jest masakra jakaś. Zachciało mi się zbierania kart tarota. Dobra. Nie mam amunicji. A, mam amunicję. Okej, może być. Serio, zabijemy już ponad 130 przeciwników? Grubo. Grubo. Dobra. Tam ci może wpadną? Tak jest, wpadli. Dobrze. No to jest kołkownicy mały pożytek, bo jest troszeczkę zbyt wolno strzelna, że tak powiem. Dobra, ktoś tam jeszcze? Tu w ogóle jest jakiś ten, jak to chce? Czemu ja zebrałem tego pancerza, smuteczek? Dobra, czekajcie, może ich poza... No nie, 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 nie. Dobra, tamtych też. Okej. No, 148 przeciwników. No ja chyba skisnę. Czekajcie, to może coś bym pozbierał. Jakieś złoto, coś. Tutaj jest amunicja. Trzeba zbierać, bo tak jak mówiłem, no niby na początku gra rozdawała hojnie ta amunicja, teraz tak jest troszeczkę, powiem wam, biedniej. Dobrze. Kolejna amunicja. Tutaj czegoś nie ma ciekawego? Nie zapisałem gry. No, ja jestem geniuszem. Jestem geniuszem. Mogę sobie zapisać, a tak będę miał biedę, jak zginę. Dobra. Ale spokojnie, spokojnie. To trzeba spokojnie to rozegrać. Dobra, tamten zginął od strzała. Strzału. Czekajcie, troszkę może na dystans, albo zróbmy tak. Mam dużo rakiet, więc wykończę ich rakietami i będzie gites.
Czekajcie, tamtych też. Dobra. Bez takich. Jak zaczęli rzucać granaty, co to są za dziady? Czy ja tu mogę w ogóle wejść, skoczyć? Tylko żebym prosto na duszę nie wskoczył, nie? Niech te dusze znikną już. Dobra, spokojnie. Dusze znikły. Troszkę amunicji. O, jest pancerzyk. Ja to chcę. Dobrze. I teraz tych bubków z góry muszę zmuchnąć. Najpierw ten może. Dobra. Dobrze. Okej, jakoś poszło. Czy ja tu mam coś do zebrania? Na przykład z tego nie. Ale tutaj tak. Troszkę złota. Amunicja, no ja to biorę. Dobra. Z tych ławek, z czegoś tu... Nie, już nie ma nic. To oddalamy się stąd. Dobra, zapisujemy gierkę. I teraz kaj iść pierunie. Najpierw może zbierzmy złoto. Tutaj nie. Czy ja się tam gdzieś nie muszę wrócić, na przykład tutaj za ten zegar? Coś takiego? Coś mi tutaj podpowiada. Oczywiście, że tak. Dobra. Oj, będzie ciasno. Będzie bardzo ciasno. Dobra. Kto tam następny taki mądry? No, aha, tam są, tak? Dobra. Dobrze. Jeszcze ktoś tam jest, jakiś cwaniak? Ktoś? Tam jest. Czekajcie, czy ja go trafię stąd? Obok. No serio, obok bez przerwy? Dobra, dostał czy nie dostał? Ech, no dawaj go, no. No w końcu go trafię, nie? Ale ja go trafię, tylko on jest taki coś, nie wiem, dziwny. No ale krew jest, no czyli zginął chyba, nie? Czy nie? No, z jednym przeciwnikiem będę się tak męczył, naprawdę. Mogę wyjść, czy nie mogę? No nie, czyli coś tu jeszcze jest, nie halo. Ale gdzie jest przeciwnik? Jest tam, o jak to jest menda, to jeszcze żyje? No wreszcie, dziękuję. Ech, takie mendy są najgorsze, co tak blokują progres w levelowaniu. Właściwie w przejściu następnego poziomu. Dobra. O. Dobra, pomału. Kto tak... A, tamci są takie cwaniaki nam. Dobra, czekajcie, bo się narażam na ostrzał za mocno. Czekajcie. Dobra. Dobrze. Znaczy niedobrze. Niedobrze. Całkowicie niedobrze. Bo chyba zaraz umrę. Wziął i umarł. Tamtych. Ula, zginę. Jak ja to przeżyję, to jestem dobry. Nie zbierać dusz. Manewrować. Między duszami. Dobrze, spokojnie. Dobrze. Dobra, przejście, szybciutko. No kolejni. O, ja tego chyba nie przeżyję. Albo może. Dobra, spokój. Spokojnie. No nie! No, to na pewno tego nie przeżyję. Tylko, że oni stoją w miejscu i strzelają, tak? To może się uda. Dobra. Uff. Save'ik. Dobrze. 100 HP. Dobrze, na to czekałem. Dobra, to ja jadę z nimi od razu. Szybciutko, żeby nie za mocno narażać się na ostrzał. Dobrze. Jest tyle rakiet dostępnych w tej grze, naszych rakiet w tej broni, bo naprawdę mi się chyba załamał.
Więc powiem wam, moi drodzy, że tutaj gra już troszeczkę... A czemu taki jesteś odporny? Co jest z tobą, gościnie? Halo? Umrzesz? No dziękuję. Jego chyba trzeba trafić w ten zbiornik z paliwem czy z czymś. Dobrze. Pomalutku, spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Dobrze. Byleby nie zebrać niepotrzebnie duszy i będzie spoko luz. Ale miałeś szczęście, ten śmietnik wyłapał zamiast ciebie, ty dziadu. Farciarski ty. Dobrze. Kto tam jeszcze? Ktoś do mnie strzela jeszcze, jakiś dziad tutaj. I oni biją dość mocno. Dobra, zginął któryś? Serio, żadnego nie trafiłem? To było słabe. Dobra, kolejny jeszcze mamy z głowy. Gdzieś jeszcze ich słyszę, wyraźnie gdzieś ich słyszę, tylko nie wiem gdzie. 242 przeciwników zabiłem, jasny gwint. Dobra, uciekamy stąd może. Może tu jakiś się skrył. Dobra. Dobra, szybciutko. Strzelba, strzelba, tylko strzelba. Ciach, ciach. Dobra. Dobrze. No nie jest lekko bez zbierania dusz, nie powiem, że nie. Ja bym tam się jeszcze wrócił na chwilkę, moi drodzy, bo bym chciał sobie zebrać tam tą amunicję, tam gdzie wyskoczyły te cwaniaki, może jeszcze sobie ogarnę jakiegoś ten, jakiś pancerz. Też to nie byłoby słabe. No tutaj właśnie tylko amunicja. No niestety tylko amunicja, no trudno, szkoda. Ale jakby co, jeszcze mam kartę czarnego tarota, gdyby się zrobiło faktycznie gorąco. Więc dlaczego już by nie? Dobra, tu jest źle wszystkiego. O matko, to jest tak ciasno tutaj. Dobra. O Jezusie, co to teraz ja tutaj robię? Nie do powstrzymania. To jest super karta tarota. Bez szans. Niech mnie ktoś teraz powstrzyma. O ludzie, jaki to jest kozak. Kozackie ułatwienie gry, masakra. Naprawdę coś pięknego. Precz. A, no i skończyło się rumakowanie. Bez zasłon dymnych, dziady, nie. Bez tego, proszę. Dobra, mało brakowało, bym zebrał duszę, byłaby lipa. 265 już zabiłem i co, jeszcze nie koniec levela, naprawdę? Levelu? Czekajcie, zrobimy tak, zamrozimy dziada. No. O, zebrałem jedną duszę gdzieś. Nie wierzę. Jedną duszyczkę gdzieś zebrałem, nie chcący pewnie teraz pod koniec. Jasny gwint, cały level wyrzec. No nie. Czekajcie, może wczytamy ostatni zapis, co? Gdzie on tam był? Czekajcie. Peron, ale który to był ostatni peronowy? Ten by był? Żebym sobie nie zepsuł niczego teraz, no to chyba był ten, ale... Hym. Nie będę kombinował, mniejsza z tym. No trudno, nie będę miał tej karty tarota, nie będę miał, szkoda. Jedna dusza gdzieś mi wpadła, no masakra. Ej, człowiek tak się starał. Jedna zebrana dusza, no nie. To boli najgorzej, to boli najmocniej. Dobrze, moi drodzy, czas gry 18.33. 18 minut 33 sekundy, poziom trudności, bezsenność, zabite potwory 266 na 266, zebrałem duszę 1 na 266. Nie mam pytań, znalezione złoto 134 na 833. Znalezione zbroje 3 na 4. Znalezione święte przedmioty 0 na 3. Znaleziona amunicja 43 na 68. Zniszczone przedmioty 86 na 110. Znalezione sekrety 1 na 4. Status uaktywnienia kart, niezwierzanie jednej duszy, zablokowana. Bieda. Tak, moi drodzy, czyli no tutaj
Niestety no nie udało mi się zebrać tej karty Tarota, no ze względu na to, że zebrałem gdzieś niechcący jakąś jedną duszyczkę, no po prostu ubolewam nad tym mocno, no zdarza się. Tym niemniej, moi drodzy, no rozdział trzeci już mamy rozpoczęty. Pierwszy poziom z tego rozdziału jest już za nami. A następny poziom, poziom numer 2, czyli opuszczona fabryka, będziemy sobie zwyczajnie ogrywać w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, oś nie zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Painkiller Czarna Edycja. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!